Hej, 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 z tej strony Leukanta, witam was serdecznie w Enshrouded. Tym razem lecimy sobie cały czas w kierunku piły stolarza, ale najpierw jeszcze zahaczymy o sprawdzian umiejętności. Ale po drodze nam stanął Fort Nadzieja, więc... A, i ma kulkę. Jak ma kulkę, to znaczy, że będzie się działo. Co my tu mamy do przeczytania? Witamy w Forcie Nadzieja, strudzony wędrowcze. Fort Nadzieja to ostatnia twierdza... Widzę, jak ktoś tam łazi. Twierdza pokoju i przystań dla wszystkich ocalałych. Mgła jest wrogiem wszystkich mieszkańców Doliny Żaru. A wojna o eliksir spustoszyła ziemię bliskie i dalekie. Zgłoś się do... Jigsa? Na rynku, by otrzymać rację odżywczej potrawki i ciepłe, suche posłanie, które pozwoli ci odpocząć. No git. Tam ktoś łaził. Ale... Wejścia na górę brak, a tam może coś być. Trzeba by stąd. Dobra. No mówiłam, że widziałam, że coś tu łazi. To na nich średnio działa. A to? O! To na nich świetnie działa. Nie lubicie ognia, robaczki. Widzę dziada, który ich leczy. Trzeba mu przyrąbać. Najpierw pozbyć się tego. Teraz można się pozbywać kolejnych. Mam nadzieję, że ja dzisiaj dotrę w miejsce, w które planuję dotrzeć. Wiecie, no jakoś tak... O, dobra. Ten leczący się jeszcze nie zorientował, że my tutaj bijemy. Dobrze, że się nie zorientował. Dawaj, dawaj. No. Mamy go. A ty skąd się żeś wziął? A ty skąd żeś się tu wziął? Skrzyneczka. I różdżka. I różdżka. Do luftu ta różdżka. Zejście na dół, widziałam pająka. Widziałam. Trudno, słuchajcie, ciemno trochę będzie, ale pająka widziałam. Dobra. No przecież, że jest lepiej. I? Szału nie ma. Szału nie ma. My potrzebujemy iść tam. Tędy? Nie, tu nie ma przejścia. Jest skrzynka, ale... O, gościu. Gdzie od tyłu? Tak swoją drogą, słuchajcie, w ustawieniach... Da się ustawienia gry bodajże. Nie dość, że da się zrobić tak ochronę przed usunięciem różnych rzeczy, to można też, słuchajcie, odległość kamery sobie ustawić. Nie? Większą, mniejszą, tak żeby było wam wygodniej grać, to można sobie tutaj zrobić i wtedy mamy większe pole widzenia. To takie niegłupie jest w sumie. O, ten to oberwał akurat zupełnie przez przypadek. No szkurteczka.
Kurteczka, słuchajcie, no to nie jest w tym miejscu, to jest gdzieś tam. Ja musiałam dojść chyba do tego przejścia przez jaskinię. Kurteczka. Słuchajcie, no to co? To lecimy do Biesiadnej Kniei i będziemy frunąć. Będziemy frunąć do przejścia przez jaskinię. No przynajmniej odkryliśmy coś nowego, nie? Zawsze jakiś plus tego wszystkiego. Mapa. Muszę sobie zaznaczyć tutaj punkt trasy. Jest ciemność. Taka dość konkretna. Mamy duszka, weźmy go. I my mamy gdzieś przefrunąć przez tą mgłę. Wiecie co? To pofruniemy w tamtym kierunku. Tylko czy dolecę? Czy dolecę? Czy energii wystarczy? Czy nie gruchniemy, słuchajcie? Oto jest pytanie. O nie, jest szansa, że będzie dobrze. Ukazał się ląd. Drodzy Państwo, dzieje się śmiesznie. Zrobił, słuchajcie, nie wiem, w takim razie po kiełku grzyba łyknęłam. No, wiecie co? Jest dziwnie. Jest dziwnie z takim dla mnie polem widzenia. Może i widzimy więcej, ale dla mnie jest dziwnie. Więc pozwólcie, że ja jednak wrócę do moich ustawień. Wolę tak. Stanowczo wolę tak. No dobrze, gdzie jesteśmy? Tu jesteśmy. I w sumie to całkiem dobrze idziemy. Okej, słuchajcie, to spotykamy się już przy tym przejściu przez jaskinię. Bo chyba nie ma sensu, prawda? Razem lecieć tą samą drogą, którą już znacie. Także do za chwilkę. No to jesteśmy. Przy okazji grzybki. Co prawda one są takie bardziej dla magika niż dla nas, ale... Ale co tam? Ja nie będę jakoś szczególnie się tutaj, prawda, zagłębiać. Tu grzybnia jest tylko... No, a żeby cię pokręciło. Idź sobie, dziku. No jeszcze jeden. Nie ogarnęłam, że jest jeszcze jeden. Nie zauważyłam go, serio. Dobra. Wiecie, dlaczego nie zauważyłam? Bo się zaaferowałam tym czymś tu. Czymś takim, o. Miedź! Mamy miedź! Mamy miedź! Mamy miedź! No, dobra. To ja pokopię i widzimy się za chwilę. Nie uwierzycie normalnie. Nie uwierzycie. Nie wiem od jakiego momentu. Ale... Ja tutaj wlazłam. Do tego cieniowiska. Ja sobie zbudowałam tutaj chatę. Ja tu zaczęłam ich tłuc. No i wy tego nie widzicie, nie? Wy tego nie widzicie, bo ja tam sobie przerwu nie zrobiłam gdzieś, nie? W momencie, jak leciałam przez jaskinię. Ale to nic nie straciliście. Żadnej śmierci mojej nie było spektakularnej. Znaczy w ogóle żadnej nie było. Tu trochę wybijam ludzi. Tutaj jakieś wilki, jakiś jeden ludź. Ten jeden z zielonymi takimi zatrutnymi sztyletami tutaj latał. Ja nawet za specjalnie nie zwiedzałam. Jeszcze odwiedziłam dwa miejsca. W jednym była skrzynka i w tej skrzynce był, zaraz wam pokażę. W jednej był kostur, a w drugiej był bijak. Więc to jest to, co straciliście. To usunę. I szmatę usunę. To rozmontuję. Bo to mi potrzebne nie będzie. I rozmontuję to jednak. Dobra, kostur na razie tu. Więc jakby tyle straciliście. Sorry. Sorry, nie? A, no i ten dom oby przejrzałam tutaj właśnie. Tu była jedna skrzynka i gdzieś tam w jakiejś szopie była druga skrzynka. No i wlazłam w błoto. Także przepraszam was bardzo. Przepraszam. Dobrze, że się nie zorientowałam na koniec już odcinka. Miałam kończyć. Tak patrzę, o, ile ja mam czasu nagrania, ile ja mam czasu. Tja. Tja. Właśnie.
Także tak. Ale no cóż, no zorientowałam się w końcu. Lepiej późno niż wcale, prawda? Tak, to jest to miejsce, w którym byłam. Tam u góry jest skrzyneczka. O tam. Już pusta. Chyba już wszystko z niej wzięłam. Właściwie to... Z tych wilków można by brać kości i skóry. Tu gościa widziałam, tylko jak do niego wejść? Coś naokoło chyba. O, właśnie, z jednym takim walczyliśmy. O nie, uciekaj, mówię! Dobra. No dobrze, łykniemy. Tu mamy jeszcze wilki. Tu jeszcze mamy wilki. Dobra, bierzemy na razie jak... No idź, jak leci. A potem mięsa się pozbędę. No coś się dzieje, że ty się... Nie chcesz ruszać. Chórka jakaś strzelająca... Menda za przeproszeniem. Tu jest! Tu jest ich dwóch! No! Jeszcze ktoś? Tu jeszcze jesteś, no hej! Idź sobie. No nie, jeszcze ktoś. Jeszcze skądś ktoś wali. Ale to sobie zaraz ogarniemy. To coś usunęłam i to nie było to, co powinnam usunąć, ale to tylko dlatego, że słyszałam tu jakieś takie... Tu gościa nie ma. Kurde. Tam jest! Zaraz do was wejdę. Jeszcze momento. Kurde. Odczep się, gościu. O. I spokój. I spokój. Wyjdźmy stąd, pozbierajmy sobie to, co mieliśmy pozbierać. No i tą kosę chyba też rozłożymy. Chociaż to może być lepsze niż to. Wiecie co? Weźmy tą kosę na chwilę. Ja nie, może się okazać, że to jest... Nawet się nie obrócił. Że to jest lepsze. Tak jakoś potraktowałam to mocno po macoszemu. O to proszę. Okej, okay, i tutaj było gdzieś zejście na dół. Gdzieś było zejście na... Czy nie? A może nie? Może coś pokićkałam. No, ale... Osiągnięto punkt orientacyjny. No i? I teraz to jest gdzieś tam? No, bez numerów takich mi... To jest gdzieś tam.
Dobra, to podlećmy kawałek. Ja tu zawzięcie walczę o piłę, a to w ogóle w innym miejscu. Słuchajcie, trzeba będzie ten dąb w takim razie przenieść. Przenieść gdzieś tu bliżej, a to oznacza, że ja muszę sobie wyrąbać kamienie. Jeden. Cztery i nie mam piątego, czyli trzeba walnąć tu. Mamy piąty. Zrobimy ołtarz. I go my gdzieś my go postawimy, ale... Kurde, nie miał być tu! Sorry. Już mam. Nie wezmę orzeszka. Ale teraz wezmę. Kurka wodna, no po prostu. No nic. Tam. Ta wieża tam chyba. No dobra, pójdziemy w tamtą stronę. To faktycznie wygląda, jakby to miało być tam. Słuchaj, ty jesteś odporny. No tak, kurde, kiepsko idzie, jeżeli chodzi o tę kosę, nie? Mam wrażenie, że tym idzie lepiej. No dobrze. Oaj. Coś mnie... Aha, dobra. Pogoniło, ale to... To nic wielkiego. No dobra. No dobra. Aha! Z tego miejsca wystarczyło tylko w dobrą stronę wyjść. No nic to. Słuchajcie, teraz sobie postawimy tu gdzieś. O! Skoczymy do chałupki. Zostawimy wszystkie graty i się naprawimy. No, może sobie dorobimy mikstur, bo to nigdy nie wiadomo. Nigdy nie wiadomo. No to lecimy. Najpierw naprawa, żebym nie zapomniała o tym. Teraz na szybko. Bardzo mi brakuje takiego przycisku. Zrzuć wszystko, słuchajcie. Oj, bardzo. Oj, bardzo. Ale jak bardzo. Ja to zostawię tutaj, tak na razie bez sensu zupełnie, ale... Ale zostawię to. Czy to tutaj mieć? Dobra, ich mam na razie. Wymienię sobie tego wilka chyba na pieczone... Na pieczone dziki. Bo czy ja mam jeszcze tu pieczone dziki gdzieś? Nie mam pieczonych dzików. Dobra, słuchajcie, to mała przerwa i mam nadzieję, że teraz już nie zapomnę. I ja sobie te dziki upiekę i widzimy się za chwilę. No, to wróciłam. Wróciłam i idziemy pokombinować z piłą w końcu. Tu. Jest możliwość wejścia, no to wejdźmy. O, dzień dobry panu. Okej. Co my tam mamy jeszcze?
Chmurka. Pułapki tu widzę. Muszę się w nie tylko nie wtrynić. O, dzień dobry panu. Czekanka za momento. Pozbędziemy się tylko tego jednego. Dzień dobry. Wieża ma sięgnąć nieba. Budujcie wyżej. Wieża ma sięgnąć zenitu, by konkurować z blaskiem samego słońca. Tego żąda matrona. 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 To będzie znowu to żygające. Zdobyłem przedni kamień zamkowy. Znajdziecie go za wieżą. Matrona Lendra zasługuje na wszystko, co najlepsze. Nie no, subcio. Znowu będzie gdzieś tutaj ta żygająca. Żeby było lepiej widać. Ja od razu to wypiję. Wieża była gdzieś tam. My ją z daleka widzieliśmy. No! Się wpakowałam w błoto. O! Zielony! Tam jest jeszcze zielony. O! I drugi zielony. Kurka wodna, wiejemy. Wiejemy, ja bym chciała mieć. No, ale weź! Się zasłoń. No nie, no nie, no nie, no nie, no nie, uciekaj. Idź mi. Dobra. Dobra. Tam był jeszcze jeden zielony, jeden strzelający, którego nie mogę zlokalizować. O, tu jest. Jest szansa, że teraz będzie trochę lepiej. No, nie! Już myślałam, że padł. A on taki zwód zrobił! Nie no, wstawaj. Widziałam kogoś. Widziałam. No. No dobra, to tam. To w tamtym kierunku. To my sobie weźmiemy tak. Łykniemy też truskaweczkę, w sumie czemu nie? O. Szybciej nam życie wzrasta. O, cześć! Aż się schował, kurka. Gdzie jest ta... piłę już widać. Ale też widać jeszcze towarzystwo. Natomiast nie widzę tej żygającej. A miała być. Ale może jest tam gdzieś dalej. Kurka, ciebie nie lubię. Nie lubię ciebie bardzo. Nie, żebym za tobą przepadała. Ale słuchajcie, my z tamtą to sobie poradziliśmy strzelając. Z łuku. Więc my będziemy musieli też sobie tutaj znaleźć jakieś miejsce do postrzelania z łuku. Kurka. No, co my tu mamy? Coś ciekawego poproszę. Dobra, wyposażę się w lepszy łuk.
Tu miało być. Gdzieś mi się tam jakieś dziwne rzeczy włączyły. Proszę bardzo, jest ostrze do piłek. Hip, hip, hurra. Ale ja bym jednak jeszcze tam poszła, bo tam coś ma być. Sam się złapał w pułapkę. Chodź, gościu, chodź. Pojedynczo was trzeba wyciągać, żeby sobie krzywdy nie zrobić. Widziałam tamtego. Ty, zielony, gdzie żeś poszedł? Tam łazi. Gruba tam łazi. I zielony. Lezie! Lezie! Nie to miałam zrobić. Nie chciałam, żeby ona przylazła. Chciałam, żeby tylko on przyszedł. Dobra, nie. Tam gdzieś jest. Chyba wróciła. Ach, wystraszyła mnie. Serio. Chciałam zrobić szybki zapis, nie? No nie, nie, nie da się, kurde. No i... jakby wleźć na tą wieżę... O, jakaś druga, dobra. Uciekaj, uciekaj, uciekaj! To nie było chyba najmądrzejszy pomysł, ale... No dobra. W sumie? Grunt, że działa, nie? O, panienka też tam jest. A ja bym tak... Nie, to niewiele daje. Duszek mi się skończył. Potrzebowałabym jeszcze światła. O! Uciekłam. Czy ja szukam miejsca, żeby tam przeleść z przodu, żeby móc z nią walczyć gdzieś wyżej będąc, bo... O! O! I przy okazji znaleźliśmy to, o czym nie myślałam, że to znajdziemy. Jest. Da się tu? Kurde, dałoby się. No to ja jestem ciekawa, czy ona mnie tutaj dosięgnie. Się złapała kobieta, a jakby jej tak... Wziąć miedzianą strzałę. Ciekawe, czy ona jest w stanie we mnie rzucić. Rzuciła mi tu wilkiem. Żygnie tu we mnie? Kurde. Trochę żygnie. Nie, nie, właź z powrotem! Właź z powrotem! Matko. No. Czy to cokolwiek daje? No właś! Ludzie. No właśnie. No to... Au! Tyle wam powiem. Gdzie mój trup jest? O, kurka! Nieładnie. Bardzo nieładnie. Bardzo, bardzo, bardzo nieładnie. Duszka już nie mamy. Na razie tutaj jest w miarę bezpiecznie, to sobie pochodzę tak.
Czy oni mieli jakiś stolik tutaj do naprawiania? Nie widziałam wcześniej, nie? A szkoda, bo miecz nam się trochę zgibał. A jakby panią wysadzać? Kulkami wysadzającymi. Co? Co wy na to? Może to by zadziałało. Dobra, wezmę kulkę. O! Pani pięknie siedzi teraz. Ej, wilk. Idź mi stąd. No, pani traci to życie, jakby chciała, a nie mogła w sumie. Ujany, ja też! No nie, no serio! I ona znowu życie odzyska, nie? Kurka, nie zauważyłam! Serio nie zauważyłam! Ludzie... Ile razy? Ile razy? Powiem wam tak, nie skończymy tego odcinka. Dopóki... Dopóki nie wygramy. Nawet jakby to miało trwać półtorej godziny. My tu musimy wygrać. Jak wygramy? Wezmę sobie to. No. Kurde, no to w nią nie trafia, nie? Kobito. Też w nią nie trafię. Że jak ja bym w nią trafiała, to byłoby prościej. Nie! Uciekaj! 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 Ona mi tu zniszczyła to coś, po czym ja się tam wspinałam? Nie. Już myślałam. Patrzcie, jak wisi. O, jak mój trup przeurocze wisi. Gdzie ona polazła? Kto ją widzi? Ja ją widzę już z powrotem, dobra. Stój tam, kobieto, bo w dobrym miejscu teraz stoisz. Jest szansa, że nie dorzucisz. I jest szansa, że ja cię w końcu zdzielę. Odparto, ona jest odporna na kłutę. A może nie należy jej strzelać w ten opancerzony łeb? Dobra. No, strzelam z krzemienia, ale zawsze to coś, nie? Ja wiem, to jest taka walka tchórza trochę, nie? Ale jak ktoś gra łucznikiem, przecież to też snajpuje z daleka. Więc czemu ja nie mogę być snajperem? A se idź z tymi swoimi wilkami. No to potrwa, ale przynajmniej się jej pozbędziemy. Sio. I sio. Idź sobie. No. Fru. Aha. Ile ona namnożyła tu tych wilków? Myślałam co prawda, że one padną razem z nią, ale nie! Tak.
16 poziom, drodzy państwo. No takie zakończenie. Takie zakończenie. Dobra, pozbierajmy te trupki. Zaraz z niej musimy podnieść. Zaraz z niej trzeba podnieść tu. Pokaż, kobieto, co masz. Łeb. I kawał pały. No i... O, skrzyneczka. Dobra, zaraz wracamy do domu pogadać z tym tam. Jak mu? Stolarzem. Bo on coś dla nas miał. I co, tu nic nie ma? Tu coś tylko... Wiecie, pozbieram te kłody, bo drewna nigdy dość w domu, nie? W domu zawsze węgla brakuje. Znaczy węgla. Węgla też właśnie, a propos kłód. No dobra, słuchajcie. To w takim razie... Ja tutaj te domki to potem ogarnę, nie? Jakby na wycięciu gdzieś. Bo nie ma sensu teraz. Przydługawy ten odcinek się robi, ale trudno. Mamy to. Lecimy oddać piłę stolarzowi. Zobaczymy, co ma do powiedzenia. No a resztę to ja już ogarnę poza odcinkiem. Cześć! Słuchaj, mamy ostrze piły! Udało ci się znaleźć ostrze do piły, ha? Grabieżcy sprawili ci kłopot? Nie wiem skąd. A więc cierniowisko nie przetrwało. Szkoda, zróbmy tę piłę stołową, by je upamiętnić. Postaw ją w jakimś widocznym miejscu. Okidoki! Piła. Poczekaj. A ja muszę stworzyć tą piłę? Piła stołowa. Tak, tylko gwoździe muszę mieć. Z tobą pogadam za moment, nie? Na razie gwoździe. Słuchaj, gwoździe mi potrzebne. Daj dużo gwoździ, bo nigdy nie wiem, co tam się będzie dalej działo. Cześć. Piła. Mamy to. Nie, tam w domu. Tu postawię gdzieś, chłopie, tą piłę. Piękna piła. Zobaczcie to. O, jaka ładna. Dobra, to tak będzie leżało. Znaczy stało. Kłody drewna. No to jakby dobrze, że trochę podnieśliśmy ten kłód teraz. I deseczki. Będziemy mieli deseczki. No to słuchajcie, tym przemiłym akcentem w takim razie skończymy ten odcinek. Ja wam przepięknie dziękuję, jak zwykle, za wszystkie lajki, suby, komentarze. I cóż, widzimy się następnym razem, nie? Do zobaczyska. Hej, hej!